Pomysł zrodził się gdzieś w ubiegłym roku, aby taką imprezę zorganizować w Kętach. A z racji tej, że mamy rok jubileuszowy, no to okazja idealna, żeby fajną imprezą sportową uczcić jubileusz stulecia niepodległości. To, co istotne, udało się ten pomysł przełożyć na wniosek złożony do Fundacji Inicjatyw Obywatelskich, gdzie zyskał poparcie i środki zewnętrzne w kwocie ponad 60 tysięcy złotych przyznano nam na organizację tej imprezy. Dzięki temu wiele atrakcji wokół biegu jeszcze możemy zorganizować, począwszy od pikniku, który będzie na zakończenie biegu, a skończywszy na lekcjach z wychowania obywatelskiego, pogadankach historycznych i tym wszystkim, co na temat niepodległości możemy przekazać młodym ludziom. Wspólna inicjatywa z organizacją pozarządową, jaką jest Dolina Soły, ale również zaangażowana w to wydarzenie jest szkoła, inne szkoły powiatowe, tu w tym przypadku Dziesiątka, czyli Kopernik w Kętach, no co daje możliwość dotarcia do tej grupy młodych ludzi, która powinna być najbardziej zainteresowana właśnie takim raz, że aktywnym stylem życia, a dwa tymi wartościami patriotycznymi, które dla młodych ludzi stanowią podstawę do dalszego funkcjonowania i myślenia o Polsce jako takiej. Oprócz tego, co wydaje się najistotniejsze, mamy takie elementy, które zachęcają do aktywności. Jest bieg rodzinny, 1100 metrów, nie przez przypadek to 100 dołożone, żeby podkreślić jubileusz stulecia niepodległości. I mamy nadzieję, że w tym biegu wezmą udział rodzice razem z dziećmi młodszymi, starszymi. Przewidujemy, że można również startować z wózkami. Wszelka forma, jest to bieg bardziej w formie takiej zabawowej, bardziej w formie promocyjnej, aniżeli taka czysta rywalizacja sportowa. No i do tego dochodzą te elementy, które wydają się być bardzo ważne, czyli pamiątkowe koszulki, bardzo ładne, z oryginalnym projektem logo, medale, cały pakiet startowy z napojami energetycznymi i z tym wszystkim, co dla biegacza ma znaczenie. Planujemy, aby w tym biegu wzięło udział około 600 osób. I tak to w projekcie mamy uwzględnione i myślę, że po pierwszym tygodniu ta liczba zostanie osiągnięta, bo już mamy 100 osób zarejestrowanych. Jeżeli ta inicjatywa zostanie pozytywnie przyjęta, a wszystko wskazuje na to, że już jest. W przyszłym roku planujemy kolejną edycję tego biegu tak, żeby weszła ona na trwałe do kalendarza wydarzeń sportowych w powiecie i w Kętach.